Jedno z pierwszych spotkań w sprawie budżetu obywatelskiego odbyło się na Rusinowej. Mieszkańcy dyskutowali m.in. o dawnym budynku szkoły nr 31, w którym powstaje dom seniora. Na Rusinowej do podziału jest 66 tysięcy złotych. Spotkania dotyczą inicjatyw mieszkańców, które udałoby się zrealizować za pieniądze gminy w danej dzielnicy, gdyby okazały się one możliwe do wykonania, a większość zagłosowałaby na tak. Na każdą dzielnicę przypada określona suma w zależności od tego, ile osób w niej zamieszkuje. W sumie do podziału jest 2 200 000 zł na projekty z każdej dzielnicy i 1 800 000 zł na projekty miejskie. Podczas spotkania prezydent mówił o zamierzeniach miasta w dzielnicy, m.in. o rewitalizacji parku na Rusinowej i o odrestaurowaniu zabytkowej bramy. Zamierzamy w przyszłym roku rozpocząć, tak jak robimy w tym roku, w ubiegłym, i dokończymy do końca tego roku modernizację, rewitalizację całego parku w Rusinowie, który notabene jest większy niż Park Sobieskiego. Jego założenie jest nieco inne. Chcemy tam rozpocząć proces rewitalizacji od zbudowania oświetlenia, systemu monitorującego, ścieżek, takie, które będą odporne na zniszczenie, i oczywiście chcemy tam, zgodnie z pewnymi koncepcjami, które już posiadamy, zorganizować place zabaw. Prezydent mówił też o rozpoczętej modernizacji budynku dawnej szkoły nr 31, gdzie ma powstać dom pomocy społecznej. Powstaje ośrodek dla około 50 pensjonariuszy w pokojach 2, 3, 4-osobowych, spełniających wszystkie aktualne, najbardziej wyśrubowane normy higieniczne, budowlane, przeciwpożarowe, z windą, ogrodzonym terenem, monitorowanym, oświetlonym, ze świetlicą, salami terapeutycznymi, małą kaplicą, gabinetem lekarskim, pielęgniarskim. Jak uważa prezydent, są duże szanse na to, że wykonawca zmieści się w terminie, a jest nim grudzień tego roku. Za miesiąc mają się rozpocząć przygotowania personelu, a w takich ośrodkach na 50 pensjonariuszy jest potrzebnych od 40 do 50 osób z obsługi, więc jak podkreśla prezydent, jest szansa na pracę dla opiekunów i specjalistów, pielęgniarki, lekarzy i tym podobnych. Drugi taki ośrodek, większy, ma powstać na ulicy Andersa. W planach są także inne inwestycje na Rusinowej i podczas spotkania pojawiła się dyskusja, czy powinno się je finansować z budżetu partycypacyjnego, czy po prostu z kasy miasta. Niech pan nam zabukuje 50 tysięcy złotych na zrobienie tychże właśnie chodników, nie mówiąc o tym w kontekście czegoś, co się mówi o budżecie partycypacyjnym, bo my mówimy o tym, że tak, było kiedyś boisko, zostały tam dwie bramki, to też jest wniosek do pana, to też będą kolejne interpelacje, żeby bramki, które za chwilę znikną na Złomowisku, bo są w tej chwili na placu budowy, ale służyły dzieciom do, i wielu także i dorosłym, do korzystania z gry w piłkę, a dzisiaj tego terenu już nie ma, bo jak pamiętamy na spotkaniu z nami, kiedy zamykana była szkoła, mówił pan w kontekście tego, że będzie sala udostępniona dla młodzieży, dla starszych i tak dalej. Dzisiaj przejawiają się tam wszystkie aspekty domu seniora, jak pan to ładnie nazwał, natomiast nie w kontekście korzystania osób z zewnątrz. Jak mówiła Alicja Rosiak, 66 tysięcy złotych to mało i powstaną spory między wspólnotami mieszkańców, na co je przeznaczyć. Powołana przez nią grupa inicjatywna ma zabiegać o plac zabaw i jego nowe wyposażenie. Innym zgłaszanym przez nią problemem są rozrośnięte drzewa, które utrudniają wyjazd z osiedla górniczego, a które można by przyciąć, a także drzewa na dawnym placu zabaw. Pojawiła się także dyskusja na temat, gdzie właściwie ma być zlokalizowany plac zabaw. To nie jest wszystko dane raz na zawsze. Jeśli w tym miejscu był plac zabaw, to on musi być tak do końca życia. Mamy projekt, pani inżynier Kowalewska może to potwierdzić, wykonany fachowo na plac zabaw, bardzo zresztą taki ładny, nowoczesny, na terenie parku w Rusinowie. Spotkania z mieszkańcami potrwają do 20 września. Ich harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Propozycje inicjatyw można składać do 30 września.